Dzień dobry. Dziś gościem MedExpressu jest pan profesor Ryszard Gelert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Witam panie profesorze. Witam panią redaktor, witam państwa. Cieszę się, że znalazł pan chwilę, ale będziemy rozmawiać o bardzo ważnej grupie pacjentów. My oczywiście cała nasza uwaga jest skupiona na osobach z koronawirusem, osobach z chorobą COVID-19, natomiast gdzieś istnieje nierównowaga, jeśli chodzi o naszą uwagę dotyczącą innych grup pacjentów. Mamy pacjentów dializowanych, mamy pacjentów z niewydolnością nerek. Jaka jest ich sytuacja w tej chwili? W sumie jest dobra, bo wszyscy mogą się dializować, natomiast rzeczywiście jest to bardzo szczególna grupa pacjentów z tego względu, że oni muszą być 3 razy w tygodniu na zabiegach. To są zabiegi ratujące życie, leczenie w krążeniu pozaustrojowym, w bardzo wyspecjalizowanych ośrodkach, które z jednej strony są ambulatoryjnymi ośrodkami i należą do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, natomiast z drugiej strony prowadzą absolutnie szpitalne leczenie. I ta wyjątkowa sytuacja stacji dializ powoduje, że w szczególnych sytuacjach, na przykład w okresie kwarantanny, ci pacjenci mają kłopot. Dlatego, że z jednej strony nie mogą opuszczać domu, a z drugiej strony muszą pójść na zabiegi, bo inaczej umrą. No i tej drobnej nieścisłości w przepisach prawa staramy się zapobiec różnymi sposobami. Na szczęście spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem i pomocą Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przede wszystkim osób, które tam pracują, które przekazały informację, że żeby jednak Państwowa Inspekcja Sanitarna zwalniała na czas dojazdu, powrotu i samego zabiegu pacjentów i lekarzy z kwarantanny. To znaczy w ciągu 14 dni trzeba 6 razy takiego pacjenta zwolnić. Oczywiście to tworzy też pewne szczególne sytuacje, dlatego że mamy pacjentów z domów opieki, a jak słyszymy, pacjenci w domach opieki, sytuacja epidemiologiczna bywa różna. To były też jakby poza systemem opieki zdrowotnej jednostki, których no nie zawsze perfekcyjnie zabezpieczono możliwości izolacji pacjentów. Tam się pojawiły, no całe domy są zamknięte, a pacjenci dializowani stamtąd też muszą dojeżdżać. Pojawienie się jednego pacjenta czy jednej pielęgniarki zarażonej koronawirusem powoduje, że pół stacji dializ albo i cała nagle jest w stanie kwarantanny. Ja dlatego o tym mówię, że taka jest sytuacja tych pacjentów. Ona jest bardziej organizacyjnie do rozwiązywania i ciągle się uczymy, jak to zrobić, niż zdrowotnie. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwa zdrowotne, które niesie ze sobą koronawirus dla tych pacjentów, one są nieprawdopodobne, dlatego że ci pacjenci mają nie tylko niewydolność nerek, ale są starzy, mają nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i upośledzony układ immunologiczny przez toksemię, w której się znajdują przez cały czas swojej choroby. Oni są niezwykle podatni na zakażenia, ale z drugiej strony chorują troszkę łatwiej, często niestety bezobjawowo. I to jest pułapka, w którą możemy wpaść. Niestety, to tylko szpitale dostały teraz wolną rękę w wykonywaniu oznaczeń. Stacje dializ, no jako ambulatoryjna opieka specjalistyczna, nie dostały, a powinny mieć ten status jak szpital. No więc staramy się znowuż zabezpieczyć testy dla tych pacjentów i dla personelu stacji dializ oraz lex specialis dla tych osób, no dlatego, że żebyśmy mogli ich z jednej strony ratować, a z drugiej strony, żeby to było bezpieczne, żeby nie było przenoszenia choroby, bowiem oni się razem wszyscy zetknęli, razem powinni być w kwarantannie. Więc no, staramy się rzeczywiście odpowiednio to zabezpieczyć, stosując izolację czasową, izolację przestrzenną. Wprowadziliśmy cały system opieki i kontroli zakażeń w całej Polsce. Tutaj ogromne zasługi położyły również nasi partnerzy, którzy dostarczyli nam narzędzi informatycznych, w jaki sposób to można zrobić. Jest nasza wewnętrzna strona internetowa, na której są zamieszczane kolejne moje komunikaty jako konsultanta krajowego, wskazujące, jak na danym etapie epidemii należy się zachowywać. One są ciągle aktualizowane, właśnie będę wysyłał 9. I myślę, że to jest jakaś pomoc. Spotykam się z konsultantami wojewódzkimi do spraw nefrologii mniej więcej 3 razy w tygodniu. Spotykam się również z właścicielami sieci stacji dializ,
którzy odpowiadają za 13 tysięcy tych pacjentów, więc to jest naprawdę bardzo duży udział. 2/3 naszego rynku dializacyjnego jest w rękach prywatnych, więc naprawdę jest to ogromne przedsięwzięcie, ale robimy wszystko, żeby to było bezpieczne dla pacjentów. Niestety śmiertelność dla tych osób jest ogromna w tej grupie pacjentów i to jest problem. Dlatego i ryzyko powikłań w tej grupie pacjentów też jest większe. Ryzyko powikłań też jest większe w tej grupie pacjentów, panie profesorze. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. To znaczy pacjenci z racji upośledzonej odporności nie mają tej burzy cytokinowej, która jest taka dynamiczna, więc chorują jakby lżej, ale niestety chorują dłużej i z racji chorób współistniejących no jednak częściej to się kończy niepowodzeniem niż w innych grupach. Dlatego jeszcze raz podkreślam, strasznie dbamy o to, żeby ich jak najwcześniej wykrywać, żeby jak najlepiej stosować metody zabezpieczenia. I taki pacjent trzykrotnie jest oceniany, zanim w ogóle wejdzie do stacji dializ, gdzie będzie się spotykał z osobami no, takimi jak ten właśnie człowiek, który jest badany. Mają pomiary temperatury, mają zbierany wywiad epidemiologiczny w domu, przed wejściem do karetki, przed wejściem do ośrodka, jeszcze przed wejściem do stacji dializ. Często koledzy to robią, są dializowani w maseczkach już od tego tygodnia, bo wydałem takie zalecenie, żeby jednak z racji coraz powszechniejszej prezentacji wirusa w tej populacji, no żeby jednak i personel, i pacjenci nosili cały czas maseczki chirurgiczne, żeby nie rozsiewać tego, co w sobie ewentualnie mają. Panie profesorze, co zmieni w systemie ochrony zdrowia w Polsce ta pandemia? W jakim kierunku pójdziemy? Ja myślę, że to jest ogromna nauczka. Nauczka dla wszystkich, którzy myślą o systemie opieki zdrowotnej. Nie można robić na styk. Wystarczy jeden drobny epizod i system się wali. Musimy już uciekać się do maksymalnych rozwiązań, które są, nie wiem, doskonałe na czas pokoju, ale nie na czas wojny. Nie może być wszystko na styk, nie wszystko musi przynosić zyski. To jest tak jak wojsko. Wojsko przecież nie wojuje przez cały czas. My jesteśmy troszkę, jako opieka zdrowotna, jesteśmy troszkę jak wojsko. Jesteśmy po prostu cały czas potrzebni. Mało tego, odnoszę wrażenie, że może ktoś wreszcie dojdzie do wniosku, że dla lekarzy i pielęgniarek przepisy czasu pracy, które są ogromną zdobyczą, są też ogromną przeszkodą dla systemu. Nas jest za mało na to, żeby w ten sposób nas traktować. Nasze przepisy dotyczące naszego zatrudnienia powinny być jednak inaczej regulowane. Powinniśmy, żeby nie pracować w trzech miejscach, tylko w jednym miejscu, bowiem personel roznosi również choroby. I proszę zwrócić uwagę, że w wielu stacjach dializ to pielęgniarki wędrujące między różnymi ośrodkami przyniosły chorobę do danej stacji i naraziły pacjentów. Niestety tak się dzieje. To samo dotyczy lekarzy. Zaczynamy być groźni przez to, że chodzimy w miejsca, których w ogóle nas nie powinny być. Powinniśmy pracować w jednym miejscu, może dłużej, może ciężej, może w większej ilości miejsc powstawania kosztów, tak to się ładnie nazywa, ale to znaczy poradni w klinice, w jednej, drugiej poradni, ale w danym szpitalu, a nie w trzech różnych szpitalach, bo później się robią takie trudności, jak mieliśmy okazję zobaczyć w Radomiu, na Brudnie, w Gryficach, w Zgierzu. No, tych szpitali, które mają kłopoty, możemy wymieniać i wymieniać i wymieniać. Wędrówka personelu nie służy zdrowiu społeczeństwa. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.